O, jaka prędkość! Kupiłem sobie nową furę w Need for Speed World. Jest to Nissan Skyline Nismo w wersji molochowej, czyli tej takiej ulepszonej, dzięki czemu pyk! Troszeczkę mniej zwalnia samochód przy takich mocniejszych zderzeniach. Pomyślałem, że to może być dość przydatne na wyścigach. Jakoś tak nie odczułem specjalnej różnicy w stosunku do mojej Sylvii. Wydaje mi się, że samochód tak samo taranuje wszystkie inne rzeczy. Ale auto jest bardzo szybkie i super przyspiesza. Ja pamiętam z Worda kiedy i ono super jeździ. Ma dosyć takie słabe nitro, dość dobrze skręca, czasami jest niestabilne, także jedziesz na przykład, wybije cię troszeczkę, bo jedziesz na krawężnik i potrafi cię obrócić, nie? Gdzieś tam na wyścigu. Zaskoczony jestem ogólnie teraz na serwerze, 388 osób było, więc dość sporo, najwięcej było chyba 500 osób. Z tą grą jest akurat tak, że do niej wracają najczęściej zapaleńcy, którzy grali w Worda 5 lat temu. Jest to jakaś tam mała garstka osób, która nad tym pracuje i oni mają ledwo hajsu na to, żeby utrzymać serwery, nie? I nie mają kasy na jakiś tam większy marketing. A połowa sukcesu każdej gry dzisiaj, nawet nie wiem, czy nie, czasami nie 90% sukcesu niektórych gier, to jest właśnie marketing, tak? Te gry są lepsze albo gorsze, ale jak więcej osób się o nich nie dowie, no to każdy ma to gdzieś, nie? I nikt nie chce w to grać. Co ja taki dobry jestem? Z RTRX-em się równam? Patrz, ja doganiam tego RTRX-a, what the fuck? Niemożliwe. RTRX jest spoko, on tam fajnie skręcał, tylko nie miał aż takiego dobrego przyspieszenia jak Nismok, nie? Czyli ten mój Nissanek, co teraz go mam. I strasznie nie lubię czegoś takiego, że ktoś na przykład chce cię wyprzedzić i się wpycha tobie w zakręty. Natomiast strasznie lubię w tej grze coś takiego, że jedziesz sobie za jakimś przeciwnikiem i wiesz, siedzisz mu na plecach i czekasz na jego błąd, nie? Aż popełni ten błąd i wtedy dopiero w najlepszej takiej okazji, przynajmniej takiej okazji wyprzedzasz go, na przykład teraz. Pyk, nie? I sobie pokonałem RTRX-a, ale Porschawa z kosmicznym nitrem będzie tu napierniczać. Goście miał troszeczkę lagi i mnie niestety rozwali tutaj pod koniec wyścigu. Zobacz, no prawie tego wziąłem, pyk! Fajna jest ta gra, zwłaszcza fajnie się nią gra, bo znasz wszystkie wyścigi bardzo dobrze, jeśli grałeś w Worda kiedyś. I teraz jest to takie wszystko automatyczne, ja mogę sobie praktycznie dość swobodnie rozmawiać z kimś i grać w tę grę jedną ręką. Nie wiem czemu ciągle pad od Xboxa mi nie działa. Macie jakieś rozwiązanie tego problemu? Bo ja próbuję i ciągle jest to samo. Nie chcę się połączyć, w grze mi nie działa. Nie wiem o co chodzi. Ktoś, jakiś szaleniec wziął się Suprę na ten wyścig. No, także głównym problemem teraz dla tej gry jest to, że nie ma jako takiej promocji jej, tak? I wiesz, no ty lubisz tę grę, ja lubię tę grę, setki zapaleńców lubią tę grę, co są na serwerze i grają, tylko że w tę grę kiedyś grało miliony osób, a nie tak jak teraz powiedzmy tysiące, jak tam wbijają na te serwery. Ludzie czasami mnie się pytają, a czemu ty nie grasz tego Worda, przecież tak fajnie ci się grało, taka fajna gra i w ogóle. Ja cały czas gram, zdobyłem sobie tę furkę, zdobyłem trochę kasy, jakieś tam części do niej polosowałem, patrzcie, całkiem konkretne, tak? Jakieś tam ultra parcy, naprawdę porobiłem ten samochód jak trzeba. To jest mój drugi samochód, jaki posiadam w garażu, nie mam więcej. I wiecie, ja sobie gram. Jako tako z tej gry nie nagrywam za dużo, dlatego że właśnie nie bardzo jest dla kogo, no. Będąc z wami całkowicie szczery. Tutaj gra sobie garstka zapaleńców, która, wiesz, grała kiedyś w Worda i jakby interesuje się tą grą. Ale mnie mają w subskrypcjach osoby, które kiedyś grały w tę grę, a teraz mnie na przykład nie oglądają, nie? Bo coś tam, bo nie mają czasu, czy tam, nie wiem, nie podobają się im moje filmy, czy cokolwiek. Albo na przykład poszli do pracy, mają rodzinę, nie mają czasu w ogóle na YouTube, nie? Nie orientują się w tych tematach. Chociaż nie wiem, to w dzisiejszych czasach nie ma czasu na YouTube. Jak? Siedzicie w domu, to oglądajcie ludzka, nie? No, ale wiecie o co chodzi, po prostu nie ma za dużo osób w tej, nie ma tyle osób w tej grze co kiedyś, nie? I wątpię, żeby był sens nagrywać takie przeglądy, jak kiedyś rozmowy o Wordzie. No teraz są rozmowy o Wordzie, bo rozmawiam o tej grze, jak ona teraz wygląda.
I ona mi się podoba, ona mi się podoba w takim kształcie, jak jest teraz. Nie ma cheaterów w ogóle. Nie ma czegoś takiego, że kiedyś było tak, że zaczynałeś wyścig i od razu się kończył, nie? Bo ktoś tam pojawił się już na mecie, nie? No, to było bardzo częste zagranie innych cheaterów. Teraz tego nie ma, są inne bugi, ale grubsza, jak dobrze jeździsz, to na wygrywasz, nie? To jest bardzo fajne, to mi się bardzo podoba. I wiesz, zdobyłem sobie tą furkę i tutaj ciekawe miejsca teraz sobie ogarnę, tak? Rywalizuję z takimi naprawdę koksiarskimi graczami, takimi furami, jak zobacz, Zonda. Pyk. Słyszałem też coś takiego, że dużo osób wychodzi z tej gry i przestaje grać, jeśli zdobędą już właśnie tą Pagani Zondę, bo wszyscy o tą Pagani Zondę walczą, jakby to był najlepszy samochód na świecie. No, teraz aktualnie w grze jest najlepszy, no ale w Wordzie ogólnie najlepszym samochodem, takim najlepszym, że najlepszym była ta elitarna F1, która i zajebiście przyspieszała, i zajebiście skręcała, i zajebiście mocne nitro miała. Teraz niestety ta nieszczęsna Pagani Zonda Cinque jest najmocniejsza w tej grze i nic z tym nie zrobisz. No jest najlepiej skręca, najlepiej przyspiesza. Oj, tutaj bym się kłócił. Chyba nawet Porsche 997 może trochę nawet lepiej przyspieszać. I chyba jedna z GT2-ek mają tak naprawdę mocne przyspieszenie. No i ten Skyline to też jest kozak, tak? Jest kilka innych takich furek, które naprawdę można by tutaj polecić, ale większość osób tego nie wybiera, bo wszyscy widzą, że ci, co wygrywają, jeżdżą Zondami, no to Zondy są najlepsze, nie? I pyk! O, zobaczymy, kto wygra. Koenigsegg poleciał. Łup! Dobra. Koenigsegg jest naprawdę bardzo szybki, zwłaszcza Agera. I też świetnie przyspiesza, on ma tylko problem chyba ze skrętem. Coś tam było nie tak w Koenigseggu. Ale widzę, że gości ogarnia. Też tutaj po ścianie, pyk. Ajajaj, drugi raz się odbiłem, szlak. Niedobrze, ale czekaj, doganiam go. On ma chyba większą prędkość maksymalną ode mnie, niestety. Więc muszę kombinować tam przy końcu wyścigu. Wydaje mi się, że Skyline ma lepsze przyspieszenie od 0 do 100 przy tych niższych prędkościach, natomiast Koenigsegg, no czekaj, aż tak bardzo dużo wyższej prędkości maksymalnej nie ma, bo tutaj jechaliśmy na równi. Koenigsegg natomiast ma lepsze przyspieszenie przy tych wyższych prędkościach, gdzieś około 200, tak mi się wydaje. No i zobaczymy pojedynek. O. Dobrze jeździ, dobrze, kurde. Ładnie sobie radzi z tym Koenigseggiem. No, równiutko jedziemy. O, czekaj, co to było, ty boy? O co chodzi? A ja wiem chyba, co to było. W Wordzie jest coś takiego, że czasami synchronizacja szwankuje i ten gracz, który się rozwalił tutaj o ścianę, u niego było widać tak, jakbym ja go uderzył, mimo że jechałem u mnie koło niego i to tak z 2 metry obok niego. To jest właśnie minus tego Worda, że no, ta synchronizacja jest dziwna, ale dostałem złote karty, tak jakbym wygrał, więc można powiedzieć, że jestem zwycięzcą. O, Garden Boulevard. Dobrze, sprawdźmy się tutaj. Dużo zakrętów, dużo będzie trzeba tutaj... warto mieć tutaj samochód, który dobrze przyspiesza. Z nową Agerem tutaj. Nie wiem, czy to nie ta sama czasem. Nie ma aż tak mocno chyba porobionej, z tego co widzę. Ile ja mam w ogóle kasy? Nawet nie spojrzałem. Może uda się jakiś body kit kupić, czy coś? Nie no, ten standardowy jest bardzo fajny. Uuu, bez nitra wystartowałem. Niedobrze. Ten Koenigsegg chyba też miał dobre nitro, co? Jakoś tak. A ten tam właśnie z tym nitrem leciał i mnie popychał. Jakoś się zmieściłem. Depta mi po zderzaku, gościu tam z tyłu. Garden Boulevard to są takie okrążenia. I tutaj jest strasznie duży ruch uliczny, więc warto zawsze tutaj jechać do końca wyścigu, bo nigdy nie wiesz, kogo uda ci się wyprzedzić pod koniec. Ktoś się rozwali o samochód i może przegrać, nie? O. Ten gościu ma szansę mnie teraz wyprzedzić, pyk, ale sam się rozwalił. Jeszcze mnie trafikiem strzelił, ej.
Także ja wam polecam na pewno tego Skyline'a. Ja widziałem, że dużo osób też go właśnie kupuje, takich zapaleńców typowo, nie? Kości się to rozwala o ściany. Ło, ty, ale mi tutaj wyjechał ten wanik. Ci, co lubią używać nitra, to chyba lepsza by była ta Porszawa 997. Ale żebym tu na omiona się rozwalił tam z tyłu. Musicie patrzeć na minimapkę, jak on tam z tyłu zostaje, bo ja nie jestem w stanie tak, wow, odwracać cały czas kamerę do tyłu. Zwłaszcza przy takich akcjach jak tutaj. Jak widzicie, bardzo, bardzo dynamicznie się tutaj jeździ. Wow, 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 wow. Aj, co ja zrobiłem? Teraz gościu ma szansę mnie podgonić. Zawsze bardzo lubiłem w NFS-ach to, że jak miałeś wyścig z okrążeniami, to... No to miałeś maksymalnie dwa, może trzy okrążenia i tyle, nie? I w tym Wordzie właśnie tak jest. W ogóle ja do was tutaj cały czas mówię, a gościu tam z tyłu słyszę, jak się rozwala między tymi samochodami. Naprawdę. Ja mogę się tutaj rozbić i on wygra ten wyścig. Bo nigdy nie wiesz, co ci tu wyskoczy. To jest taka loteria trochę. Jak za jakiegoś wzgórza wyskoczy ci ruch uliczny. Masz po prostu przeróbczone. Gościu już chyba zwątpił, bo się rozwalił tam srogo. Najlepiej jest właśnie jechać przodem, no bo wtedy nie musisz zamiatać tego całego badziewia za sobą gdzieś tam, nie? Znaczy za tymi innymi graczami. Całe szczęście, że jechaliśmy tu tylko we dwójkę i chyba tylko we dwie osoby da się tu jechać? Tak wygląda. Nie wiem. Kościół. Ale jechał bez power-upów i zobaczcie, średnią prędkość też miał dosyć wysoką. Czas na okrążeniu miał niższy trochę, no bo się rozwalał, nie? 12 tysięcy. Ty, ja mam prawie milionek. Dobra, chodźmy do garażu. A nie wiem, czemu teraz ludzie nie dają sobie tych skillów na collision force, czyli na zwiększenie masy pojazdu podczas kolizji. Myślę, że to na wyścigach też się, kurde, przydaje. No i dużo osób daje sobie to. Przeważnie i moc nitra. Na przykład w takich słabych samochodach, które mają słabe nitro. Okej, nie wiem. Dobra. Aftermarket shop, mamy zadanie, musimy wymienić felgi w tym Skyline'ie. To nie jest łatwa sprawa, powiem wam, że ciężko dobrać jest felgi do tego Skyline'a. Ja sobie wybrałem jakieś takie. Do tego możemy sobie dołączyć jeszcze pakiet dragowy, ale... Słuchaj, jak widzę, że ktoś daje taki body kit, to jest tak, jakby był jakiś człowiek, który nie miał ojca, który mówił mu, czego nie wolno robić, prawda? To jest mniej więcej coś w tym guście, no. Takich rzeczy się nie robi po prostu. Samochód by się nadawał na dragi, no bo ma dobre przyspieszenie, ale kurde, no bez przesady. Felgi. Tak, jak pewnie zwróciliście uwagę, są tu dostępne bodykity, których nie było normalnie w Wordzie kiedyś, dla osób, które jeszcze nie grały w tego nowego Worda. Tutaj są części, które trzeba było kiedyś kupować za boosty lub ich w ogóle nie było. Ha? I teraz nie wiem, co tu wybrać. Na pewno coś pomaluję na czarno. Nie wiem, jaki styl tutaj dobrać. Co by tu pasowało? Jakie wielkie. No, jakby je pomalować może na czarno. Nie są nawet spoko. Tylko nie dwudziestki. Dajmy tutaj z dziewiętnastki. 12 tysięcy za felgi, proszę bardzo. Wszystko można kupić za boosty, nawet niektóre jakieś tam neony takie. Nie wiem, czekaj, co tu mamy? Takie jakieś dziwaczne były te neony, niektóre, nie? Co my tu mieliśmy? O, year 2. Ile ten Ward był? 2 lata? 3 lata? Nie pamiętam już, walentynkowe, jakieś neony, kurde, to się zdobywało w specjalnych eventach. Teraz możesz za kasę normalnie kupić, za free kosa, ekstra. Ty, co to takie? Może jakieś jasne byśmy dali, takie? Wszyscy zawsze te ciemne takie ładują, nie? No i tak, performance, tutaj z częściami u mnie słabo. Nie mam części, którymi mógłbym ulepszyć jeszcze bardziej ten samochód. Chciałbym doprowadzić tutaj do statystyki 900 na przyspieszenie. To jest zupełnie symboliczne, ale po prostu kiedyś z kolegą się tak męczyliśmy z tymi samochodami. Kto będzie miał pierwsze 900 na przyspieszeniu? To zależy, no bo w niektórych samochodach łatwo jest tą statystykę osiągnąć, a w innych jest trudniej, nie? No nie mam żadnej części, którą mógłbym ulepszyć i powiem wam, że od dłuższego czasu mi nie lecą te części. Kilka razy trafiłem 300 tysięcy w karcie i dzięki temu mogłem sobie tego Skyline'a ogarnąć. Do tego mam jeszcze... to moją poczciwą Sylwię. P
pyk. Ona też jest fajnie porobiona. Dużo ją najeździłem. Zdecydowanie więcej niż tym Skyline'em. No to co? Zostały jeszcze diaksy do pozbierania. I ostatni. Pyk. Zobaczymy, co dzisiaj się wylosowało. Czy wylosuje? Hops, resetujemy do pierwszego dnia i uwaga. A nie, czekaj, to jest skill. O, okej, dobra, może zrobię sobie jakiś pościgowy samochód taki typowo. Wtedy wykorzystam tego skilla. No i co? Takim moim dziennym checkoucie w Need for Speed Worldzie, gdzie sobie wbijam pojeździć parę wyścigów, zrobić diaksy i pobawić się z policją. Zostało nam jeszcze właśnie pobawić się z policją. Chociaż więcej czasu poświęcam faktycznie na te wyścigi, bo strasznie lubię się ścigać z innymi graczami. Jest to esencja tej gry, no widzicie, że synchronizacja tych wszystkich pojazdów tutaj no daje dużo do życzenia jeszcze, nie działa to najlepiej. Szkoda. Może dlatego, że teraz sieć jest obciążona bardziej niż kiedykolwiek. Właśnie, skoro jesteśmy na pościgu, to może sprawdźmy prędkość maksymalną tego Skyline'a na tych ulepszeniach. Ile tam było na stacji? Nie pamiętam. 49 chyba na końcu było coś, nie? Chodźmy sobie na autostradę. Mam nadzieję, że przypadkowo nie ucieknę od policji, bo bym chciał tak z 9 minut się z nimi pościgać. O kurde, chyba ucieknę. Niechcący. O, jednak jest, dobra, super. Hops! Musimy szybko wbić sobie poziom, żeby nie było ich tak łatwo zgubić. Jedziemy na autostradę sprawdzić prędkość maksymalną tego Skyline'a. Jeśli ktoś się z was zastanawia nad kupnem tego samochodu, to zdecydowanie mogę wam polecić. Jeśli ktoś lubi z nitrem, no to albo Zondę, albo tego, tą Porsche'awę taką fajną też, nie? Można sobie kupić. Tylko nie pomylcie czasami z Carrerą 4.0. Źle na tym wyjdziecie, gwarantuję wam to. Ja bym chciał sobie jeszcze posprawdzać wszystkie bodykity do wszystkich samochodów, bo na pewno są jakieś takie, które nie były dostępne wcześniej w Worldzie i które mogą drastycznie zmienić wygląd jakiegoś tam samochodu, nie? Kiedyś to wszystkie takie ciekawostki, nowinki, cokolwiek tam wyszło do Worlda, ja to od razu testowałem, nagrywałem o tym film. I wiesz, jakoś mi tak zostało, żeby sobie te rzeczy sprawdzać i się tym interesować, żeby zobaczyć, co w tej grze słychać, tak? I nie, to jest chyba już jakiś taki nawyk z dawnych lat, jakaś pamięć mięśniowa, mięśniowo-mózgowa, nie wiem. I powiem ci, że no, wygląda to fajnie teraz, jak ta gra wygląda. Problem w tym, że ona jest taką grą marzeń, jak się kiedyś grało w nią. Teraz ona jest taką grą marzeń, że wiesz, wszystko działa jak trzeba, wszystko możesz kupić za gotówkę, którą zdobędziesz w grze, każdy samochód, to jest niesamowite, tak swoją drogą. Tak. Kiedyś to nieliczną garstkę mogłeś kupić za kasę w grze, nie? Zdobytą na wyścigach, tak jak ja sobie teraz jadę wyścigi czy tam wyścigi, to mogłeś sobie zdobyć jakąś tam nieliczną część samochodu, nie? Były kiedyś takie tak zwane rotacje, kiedyś takie rotacje IGC, czyli rotacje in-game cash, rotacje samochodów za kasę z gry, nie? Bo większość były to samochody właśnie za boosty tak zwane, które trzeba było kupić za normalną gotówkę i większość ludzi nie miała na to kasy. Więc twórcy postanowili zrobić coś takiego, że zrobią rotację samochodów, które kiedyś były za boosty i na przykład się nie sprzedawały, no to oddawali to takim graczom, którzy mają dużo kasy i mogą sobie je kupić na przykład za 2 miliony, czy tam za 5 milionów. No i w ten sposób właśnie jakiś tam ruch był. I chodzi o to, że w tej grze zawsze pojawiały się jakieś nowości, czy to nowy samochód, jakieś tam wydarzenie. Było takie wydarzenie, które nazywało się Spot the Devs. I Spot the Devs polegało na tym, że trzeba było złapać tego dewelopera, czyli zrobić mu zdjęcie i wysłać jako zdjęcie konkursowe, tak? Żeby było widać twój nick na górze i żeby było widać tego dewelopera. Oni jeździli przeważnie najnowszymi samochodami, to były takie premiery nowych samochodów, nie? Jeździli po mapie nowymi samochodami i na przykład pisali gdzieś tam na stronie, teraz można mnie spotkać blisko gdzieś tam Rockport, nie? Miasta Rockport czy coś. I ludzie się tam wtedy zjeżdżali, setki ludzi to w jednym miejscu było. Oczywiście tutaj w tej grze może wyświetlić się tam jakaś ograniczona ilość pojazdów, tak? Ale wiesz, wszyscy jechali w to miejsce, żeby zobaczyć, serwery tam siadały, nie? Z tą informacją, czy to na Twitterze było chyba nawet, bo na Twitterze chyba były te informacje. Każdy deweloper miał swojego Twittera i trzeba było go śledzić, żeby dojechać na to miejsce, nie? Gdzie on jest. Robiłeś mu zdjęcie, wysyłałeś, w grze dostawałeś nowy samochód. To było niesamowite. Pamiętam, kiedyś zdobyłem Astona Martina Vantage'a.
Vintage? Vintage się chyba nazywa. V12, wow. Tak się cieszyłem. I takie różne fajne akcje były, nie? I teraz tak w Wordzie jeździsz i tak wiesz, że ktoś tam sobie gra, ale ta gra nie jest popularna teraz, nie? Tak jak są nowi widzowie u mnie na kanale i podejrzewam, że duża część z nich nawet nie wie, co to jest za gra, tak? Bo powiedzmy 5 lat temu mieli 4 latka i nie grali takie gry, na przykład, nie? I no... Dziwnie mi jest to nagrywać tą grę, bo nie wiem, czy jest dla kogo po prostu, tak? Ona już nie jest popularna i raczej ciężko sobie wyobrazić sytuację, żeby była kiedykolwiek popularna ta gra. Bo musiałoby się nią zainteresować jakieś większe studio, na przykład EA Games z powrotem i stwierdzić, ta gra jednak jest fajna, sporo osób w nią gra, fajnie będzie ją reaktywować, na przykład. Mogą sobie tak ubzdurać, nie? I wtedy to by miało sens. Wiesz, jakieś takie akcje robić. Tutaj naprawdę bardzo mała garstka osób zajmuje się tym projektem i ja go zdonatowałem, to wysłałem chyba $30, żeby nie wiem, tak jakieś drobne opłaty, po prostu jako takie podzięce za to, że mogę grać, że mogę sobie odświeżyć tą pamięć o tej grze i że... No, że ktoś to, wiesz, postawi od nowa. Jest to takie miłe wspomnienie, nie? Ale też muszę się przyznać, że nie gram codziennie. Gram sobie tak raz na tydzień, coś takiego. No i szybko właśnie grę wyłączam, bo przejadę parę wyścigów, trochę kasy sobie zdobędę, coś tam, bo tak jak teraz w Skyline sobie felgi wymieniłem, zanim uzbieram na kolejny samochód, to minie chyba z 2 miesiące. Tak sobie gram niezobowiązująco totalnie, nie? Tak chillowo. Ktoś tam mnie rozpozna w tej grze i tyle. Nic nadzwyczajnego. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie. Hejka.